Witajcie! Łowcy trendów zostali zaproszeni do restauracji Oberża Sąsiadów. Oberża Sąsiadów to wyjątkowa restauracja umiejscowiona w Krakowie, w samym środku dużego osiedla. To jest ulica Kordiana 19. Oberża Sąsiadów to restauracja dla wszystkich. Wchodzimy właśnie do sali pomarańczowej, w której odbywają się różnego rodzaju imprezy. Ta sala może pomieścić około 60 osób, a cała restauracja około 200. To moja ulubiona restauracja, bardzo lubię do niej przychodzić i pić pyszną kawę cappuccino. Ponieważ kręcimy ten film w okresie świątecznym, zawsze, co roku, ubrana jest tutaj przepiękna choinka. Ta choinka zawsze jest tak duża, żeby witała gości przy wejściu. Restauracja Oberża Sąsiadów przy Kordiana 19 to bardzo piękne miejsce na przyjęcia weselne, urodziny, chrzciny czy nawet osiemnastki. Na górze znajduje się sala, którą bardzo lubi młodzież. Zobaczmy ją. Jest jasna, oczywiście ma tutaj zaplecze, czyli łazienkę i ubikację oraz pokój specjalny, tak zwany pokój VIP. Tutaj sala tak zwana przy barze. W tej sali odbywają się najczęściej imprezy związane z ważnymi uroczystościami, na przykład chrzciny lub też przyjęcia weselne. Moi drodzy, dlaczego to jest moja ulubiona restauracja? Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, czas oczekiwania na dania jest stosunkowo krótki, a po drugie, obsługują tutaj kelnerzy naprawdę wysokiej klasy. Chciałam przedstawić panią Kasię. To jest moja ulubiona kelnerka. Pracuję tutaj już od bardzo, bardzo dawna. W tej chwili właśnie mamy wigilie firmowe, więc nie będziemy jej przeszkadzać w pracy. Zaglądniemy teraz do wyjątkowego miejsca, które musi być w każdej restauracji. To miejsce akurat specjalnie dla pani. Chciałam wam pokazać dlatego, że jest naprawdę wyjątkowe. To jest łazienka, ale sami zobaczcie, jaka łazienka. Restauracja Oberża Sąsiadów przy Kordiana 19 w Krakowie to bardzo dobre i przyjazne miejsce dla rodzin z dziećmi. Dzieci mają tutaj swój kącik zabaw. Podczas kiedy rodzice czekają na obiad czy na deser, dzieci mogą w tym czasie bawić się w miejscu przeznaczonym specjalnie dla nich. Wchodzimy teraz do sali zwanej ogrodem zimowym. Tutaj jest zwykle bardzo ciepło w zimie, ponieważ mamy piecyk. Ten piecyk grzeje naprawdę fantastycznie. To jest moje ulubione miejsce. Zawsze tutaj siadam przy piecyku i ogrzewam się również przepyszną kawą. Patio, duża sala, którą widzimy w oddali, jest wykorzystywana do organizacji bardzo dużych imprez, takich jak wesela, chrzciny czy Sylwester, który odbędzie się tutaj za kilka dni. Byłam na imprezie tutaj na patio i doskonale tańczy się wraz z innymi. To centrum dowodzenia, miejsce, w którym przygotowywane są przepyszne posiłki, które za chwilkę będziemy próbować. Zaprosiłam dzisiaj do restauracji Oberża Sąsiadów przy ulicy Kordiana 19 w Krakowie moją koleżankę Klaudię. Witaj, Klaudio. Klaudio, dzisiaj będziemy jeść coś naprawdę wyśmienitego. W menu restauracja Oberża Sąsiadów poleca bardzo pyszne dania, ale my dzisiaj zjemy sobie polędwiczki na dzidę nadziane. Piękna nazwa. Oraz złączony nicią sandacz z łososiem. Dzisiaj akurat mamy czas przedwigilijny, więc rybka będzie jak najbardziej pasowała. Co my tutaj jeszcze mamy w menu? Oberża Sąsiadów przygotowała również małe menu jesień-zima, gdzie proponują stek wołowy, polędwiczki w szynce parmeńskiej, antykrot drobiowy w grzankach, schab w boczku z czosnkiem. Wszystko jest naprawdę bardzo pyszne. Ja tutaj jadłam nie raz,
a bardzo często piję przepyszną kawę podawaną przez wyśmienitych kelnerów. Pani Kasiu, dziękujemy bardzo. Bardzo nam miło. Dziękujemy. Będziemy jeść. Ja mam tak. Klaudia ma polędwiczki na dzidę nadziane, jak widać. Umiesz się tym obsługiwać? Myślę, że tak. A ja będę próbować sandacza. Sandacza z łososiem nicią połączonym. Pewnie nicią miłości. Smacznego. Klaudia, powiedz mi, jak ci smakuje? Bardzo mi smakuje. Będę polecała znajomym. Wspaniale. Strasznie się cieszę. Moja ryba jest wspaniała. Bukiet warzyw do tego, gotowanych. Naprawdę i sandacz, i łosoś bardzo do siebie tutaj pasują. Do tego przepyszny sos. Warzywka jest pysznie. Chciałam przedstawić wam pana Przemka Ledwosa, bo złapałam go właśnie tutaj, bo jest zabiegany jak zawsze. I chciałam mu zadać kilka pytań. Witam panie Przemku. Pan Przemek jest właścicielem i pomysłodawcą, tutaj założycielem Oberży Sąsiadów. Panie Przemku, niech mi pan powie, skąd wziął się pomysł założenia Oberży Sąsiadów właśnie w takim miejscu w środku osiedla w Krakowie? Sama restauracja powstała około 13 lat temu. Pomysł był bardzo prosty, z tego względu, że wszyscy, cała rodzina funkcjonuje w gastronomii od wielu, wielu lat. Ojciec zaczynał pierwszą działalność gastronomiczną w 1989 roku, a dążyliśmy do tego, żeby otworzyć wreszcie restaurację, nie jadłodajnię, nie bar, a restaurację. Pomysł był, zrodził się sam w sobie, ponieważ to był dom mieszkalny dawniej nasz. I to była bardzo fajna możliwość do wykorzystania tego domu i miejsca, w którym się znajdujemy, ponieważ jesteśmy w jednym z największych osiedli w Krakowie. I dla tych ludzi stworzyliśmy to miejsce, sąsiedzi dla sąsiadów, czyli żeby to nie kojarzyło się też z restauracją, typową restauracją. Jesteśmy oberżą, czyli domem gościnnym, w którym jesteśmy w stanie każdego ugościć i z tego względu, że jest dużo, bardzo dużo młodych ludzi w okolicy, organizujemy bardzo dużo chrzcin, przyjęć, wesel, urodzin, imienin, sylwestry, andrzejki, wszystkie praktycznie możliwe imprezy i przyjęcia organizujemy tutaj i z tego względu też to miejsce zaczęło funkcjonować bardzo fajnie i idziesz się renomą już. Będąc tyle czasu na rynku, ponieważ to 13-14 rok już będzie leciał niedługo. Wspaniale panie Przemku. Pan Przemek zaprosił łowców trendów tutaj do siebie. My byliśmy tutaj, widzieliśmy i całą relację państwu przekażemy. Dziękuję panie Przemku. Dziękuję bardzo. Łowcy trendów dziękują za gościnę krakowskiej Oberży Sąsiadów, która mieści się przy ulicy Kordiana 19. Było przepyszne jedzenie, wspaniali ludzie. Akurat trafiliśmy również na imprezy firmowe. Było naprawdę fantastycznie. Zapraszam serdecznie państwa i serdecznie polecam to miejsce.